Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Podstawą ostrosłupa ABCDW jest prostokąt ABCD. Krawędź boczna DW jest wysokością tego ostrosłupa. Krawędzie boczne AW, BW i CW mają następujące długości. AW ma długość 6, BW ma długość 9, CW ma długość 7. Obliż objętość tego ostrosłupa. Wyobraźmy sobie oznaczenia. Tu niech będzie A, tu niech będzie B, czyli tu jest też B i tu jest A, bo mamy w podstawie prostokąt, tak wynika z treści zadania. I teraz mamy znaleźć objętość. Do objętości potrzebujemy tego H. Jak znaleźć to H? Układamy układ trzech równań. Piszemy H kwadrat plus A kwadrat daje nam 6 do kwadratu. Pod spodem mamy H kwadrat plus B kwadrat daje nam 7 do kwadratu, czyli to kwadrat plus to kwadrat daje to do kwadratu. I trzeci układ będzie taki. Zobaczmy DB. DB z Pitagorasa liczymy. To jest pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat, bo taki jest wzór na przekątną kwadratu, przekątną prostokąta. No i teraz piszemy sobie znowu H kwadrat dodać pierwiastek, czyli z tej przekątnej tutaj, z A kwadrat plus B kwadrat do kwadratu daje nam 9 do kwadratu. Mamy taki układ. I teraz co robimy? Z pierwszych dwóch równań odejmuję od, powiedzmy, dolnego górne. Czyli co będziemy mieli? Będziemy mieli B kwadrat minus A kwadrat, bo od dolnego równania odejmuję górne. H kwadrat się skróciło. Mamy, że to jest 7 kwadrat minus 6 do kwadratu. Czyli sobie z tych dwóch równań od dolnego odjąłem górne. A teraz co tutaj mamy? Tutaj nam zostało, że H kwadrat dodać A kwadrat plus B kwadrat równa się 9 do kwadratu. Mamy takie informacje. Możemy to przekształcać dalej, ale proponuję też zauważyć tutaj pewną własność. Jak mamy poniesiony do kwadratu ten pierwiastek, czyli mamy zapis h kwadrat plus a kwadrat równa się 6 kwadrat i h kwadrat plus b kwadrat równa się 7 kwadrat i h kwadrat plus a kwadrat plus b kwadrat, czyli podniosłem to do kwadratu, daje nam to 9, no to zobaczmy, co ja mogę zrobić. Mogę zrobić takie obliczenie, że od trzeciej linii odejmę drugą i odejmę pierwszą. I co nam wtedy zostanie? Od h kwadrat odejmuję 2 razy h kwadrat, to będzie minus h kwadrat. Tutaj mam a kwadrat plus b kwadrat minus a kwadrat. Tu się skrócą właśnie a kwadrat i b kwadrat, bo odejmuję te dwie linie, pierwszą i drugą. I będę miał 9 kwadrat minus 7 kwadrat minus 6 kwadrat. Czyli minus h kwadrat to jest 81 minus 49 minus 36. Czyli minus h kwadrat to jest, policzmy tutaj, mamy 49 plus 36 to jest 85, 81 odjąć 85 to jest minus 4, czyli h kwadrat to jest 4, czyli h to jest 2. Nasze h to 2. Skoro wiem, że h jest dwójką, mogę za h sobie tutaj wstawić 2. I teraz zobaczmy, banalnie liczę sobie b, bo z Pitagorasa. Czyli liczymy sobie teraz, mając h równe 2 lub minus 2, ale ujemne h odpada. Mogę sobie policzyć tak, a i b. No to liczymy. Wstawiam sobie 2. 2 do kwadratu plus a kwadrat daje 36, czyli a kwadrat to jest 36 odjąć 4, czyli 32, czyli a to pierwiastek z 32, czyli 4 pierwiastki z 2. Tak samo b liczymy. H kwadrat, czyli tu podstawiam. H kwadrat, czyli 2 do kwadratu plus B do kwadratu daje nam 49, czyli B kwadrat to jest 49 odjąć 4, czyli 45, czyli B to jest pierwiastek z 45, czyli 3 pierwiastki z 5. No i mamy objętość. Objętość V to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia. Pole podstawy to jest A razy B, bo to jest pole prostokąta razy wysokość h. Wysokość h mamy, bo to 2, czyli 1 trzecia razy a. Nasze a to są 4 pierwiastki z 2, razy b. B to 3 pierwiastki z 5
i razy nasze h, czyli razy 2. Czyli mamy 4 razy 3 to jest 12, razy 2 24, podzielić na 3 to jest 8. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 5 to jest pierwiastków z 10 jednostek sześciennych i to jest nasza odpowiedź.